W 1940 roku biochemik Marcel Contier niestrudzenie pracował w laboratorium zlokalizowanym w sercu Paryża. Pragnął zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie na całym świecie postrzegają piękno. Poeta i naukowiec był jednym z pierwszych propagatorów idei odpowiedzialności za środowisko. W wyjątkowy sposób łączył pragmatyczny świat nauki ze światem sztuki. Marcel był nieugiętym idealistą. Wierzył, że kluczem do odkrycia piękna w człowieku jest chemia, która w nim tkwi. To tak, jakby biologia każdego człowieka była kluczem tak wyjątkowym, jak wyjątkowy jest każdy z nas. Uważał, że odkrycie owego piękna jest możliwe jedynie dzięki spersonalizowanej mieszance naturalnych składników, które harmonizują z fizycznym wyglądem każdego człowieka. Zakładał, że naturalne składniki kosmetyków mogą wpływać korzystnie na procesy chemiczne zachodzące w naszych ciałach, wydobywać prawdziwe piękno, zapewniając nam poczucie wszechogarniającego dobrostanu. Badania i eksperymenty, jakie Contier prowadził w swoim laboratorium, przyspieszyły, kiedy jego dziecko zachorowało na ciemieniuchę. Marcel postanowił opracować lek na tę popularną chorobę skóry głowy. Łącząc wyciąg z lawendy, rumianku i pochodnych kwasów tłuszczowych, Marcel Contier stworzył swój pierwszy produkt – Baby Bios. Moment powstania tego roślinnego kosmetyku, który okazał się być skuteczny, jak i łagodny w działaniu, stał się symbolicznym momentem narodzin La Biostetic. Nazwa La Biostetic odzwierciedla myśl przewodnią, jaką kierował się Marcel. La – laboratorii, czyli laboratorium, bios – biologii, czyli nauka o żywych organizmach, stetic – estetic, czyli pochwała piękna. Laboratorium rozwijało się bardzo intensywnie, a odkrycia Contiera zdobywały uznanie nie tylko w Paryżu, ale również w Europie. W latach 50. ubiegłego wieku świat się zmieniał. Rozwijał się świat nauki, a wraz z nim sposób, w jaki opinia publiczna, a w szczególności fryzjerzy, oceniali produkty do pielęgnacji włosów. Stosowanie prostych kosmetyków, których efekty działania nie były mierzalne, potwierdzone przez badania naukowe, przestały ich satysfakcjonować. Pragnęli zrozumieć przyczyny problemów skóry głowy i dowiedzieć się, jak leczyć popularne choroby włosów. La Biostetic oferował im to, czego potrzebowali. Wysoce skuteczne produkty, które trafiały w przyczyny problemów ich klientów, a nie tylko maskowały objawy. Salony fryzjerskie zaczęły podążać za filozofią La Biostetic do tego stopnia, że prawie każdy salon wyposażony był w mikroskop. Mieszki włosowe klientów badano pod mikroskopem, aby klienci na własne oczy mogli zaobserwować poprawę kondycji włosów. Nagle okazało się, że fryzjerzy mają pełną kontrolę nad narzędziami, które pozwalają odmienić wygląd człowieka. Idealistyczne podejście Contiera rozwijało się. Pragnął, aby poszukiwanie prawdziwego piękna nie skupiało się wyłącznie na włosach, lecz objęło wszelkie zabiegi piękności w salonie. Do linii kosmetyków do włosów i skóry głowy dołączyły produkty do profesjonalnej koloryzacji, pielęgnacji skóry i makijażu. Doświadczanie pełnego piękna i udowodniona skuteczność biomimetycznych kosmetyków leżą u podstaw filozofii marki La Biostetic. Dzięki nim salony oferują swoim klientom korzyści będące efektem holistycznego i luksusowego podejścia do osiągnięć naukowych i piękna. La Biostetic dba o to, by w ofercie znajdowały się produkty ekskluzywne i strzeże, by były odpowiednio dystrybuowane. Kosmetyki do profesjonalnej koloryzacji, pielęgnacji włosów, skóry głowy oraz makijażu można zobaczyć na półkach w salonach fryzjerskich. Jednak ich sprzedaż jest absolutnie zabroniona w sklepach. Siedziba La Biostetic znajduje się w budynku starego komisariatu policji, który niegdyś należał do Armaniego, naprzeciwko Łuku Triumfalnego w Paryżu. To właśnie to miejsce, gdzie tętni życie Paryża, było zawsze domem La Biostetic. Obecnie sława La Biostetic sięga dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasza marka kreuje artystyczne trendy,
dwa razy do roku. Regularnie sponsoruje paryski tydzień mody. Posiada własny periodyk, salon beauty, a zorientowana na kwestie artystyczne i modowe Idea Lab Aesthetic ma zasięg globalny. Będąc gorącym zwolennikiem edukacji, marka Lab Aesthetic rozwija system szkoleń. Dzięki sieci Akademii każdy stylista Lab Aesthetic ma szansę wybrać się w edukacyjną podróż, w trakcie której ma zagwarantowane długofalowe szkolenie i wsparcie. Najbardziej zaawansowani mają okazję szkolić się w Paryżu i zostają wykwalifikowanymi biostetykami lub szkoleniowcami. Firma docenia talenty i co roku wręcza ekskluzywną nagrodę Stylisty Piękna. W konkursie tym reprezentanci różnych państw walczą o koronę stylisty Piękna Roku. Za kulisami wielkich wybiegów, po wysłuchaniu wszelkich słów uznania, gdy emocje już opadną, marka Lab Aesthetic nadal z wielkim zaangażowaniem walczy o to samo, co stanowiło misję życiową Marcela Contiera.